Maria Pakunis, aktorka filmowa i teatralna, znana przede wszystkim z pracy z wybitnymi reżyserami, z panem Tadeuszem Konwickim i chociażby z Krzysztofem Kieślowskim. Synonim okrutnej piękności, tak było nazywane jeszcze przed laty. Teraz pani Maria stara się o sprawy z tym wizerunkiem i możemy ją dostrzec na deskach Teatru Komedia chociażby i wielu innych komediowych rolach, chociażby na naszych filmowych ekranach. Czy na rozdaniu świadectw maturalnych, bo taka jest historia, prawda? Pani polonistka, która była pani też przewodnikiem życiowym, drogowskazem artystycznym, powiedziała, że jednak pewnie tak odniosła się, Marysiu, idź do tej szkoły teatralnej. Tak to naprawdę wyglądało? Tak, ja mogę powiedzieć, że miałam szalone szczęście właśnie do ludzi. I prawdopodobnie ona, widząc mnie, jak ja, nie wiem, myślę, co ja sobą reprezentuję, może jeszcze w sposób nieświadomy zupełnie, prawda? I ona zadała mi takie pytanie, jak już żeśmy się wszyscy rozstawali. A może byś spróbowała? Spróbuj, co ci zależy. Dla mnie to był szok, dlatego że ja oczywiście pasjami oglądałam teatr telewizji. Nigdy w życiu wtedy nie byłam w teatrze prawdziwym. Nawet przez myśl by mi nie przeszło, że w ogóle to się może wydarzyć. Ja się bałam nawet pomyśleć o czymś takim. Ja wiedziałam, że jest to nierealne. Dla mnie wtedy wydawało się to absolutnie nierealne, że ja aktorką? Jakaś paranoja. Ona zrobiła rzecz fantastyczną. Ona pobudziła moją wyobraźnię. Każdy z nas wtedy był po prostu sobą, białą kartką, którą się tak pomału w życiu zapisywało. I ona powiedziała mi: spróbuj, nie bój się i nie miej w ogóle takiego myślenia, że jak się nie dostaniesz, że to będzie jakaś wielka tragedia. To nie będzie wielka tragedia, po prostu to będzie znaczyło, że się po prostu do tego nie nadajesz. A jak się człowiek do czegoś nie nadaje, to nie powinien tego robić na siłę, ale wydaje mi się, że możesz spróbować. Miała pani obawy wewnętrzne, miała pani obawy przed tym wystąpieniem, przed komisją, przed Nowym Miastem, Nowym Światem? Czy czuła pani w głębi serca, że ta osoba jest tą właściwą i ona coś już więcej wie? Ja do końca, ja nie miałam euforii takiej w sobie, że to się stanie, że ja muszę o coś zawalczyć, że tak będzie. Ja się tego bałam. Proszę pamiętać, że ja przyjechałam z małego miasta, z Giżycka. Z Mazur, w wieku tam 18 lat, to dla mnie to był, jak ja bym do Nowego Jorku przyjechała, do tej Warszawy, prawda? Bo ja pierwszy raz wtedy przyjechałam do Warszawy. Przyglądałam się przede wszystkim ludziom, którzy zdawali, młodym ludziom, moim rówieśnikom, którzy, no, dziewczyny świetnie jakoś ubrane, a ja w takiej czarnej sukieneczce bardzo skromnej ze studniówki, nieumalowana, prawda, z warkoczykiem, no czułam się tak trochę jak sierota. Ale tak się przyglądałam z dystansem trochę na ten cały wielki świat, zobaczyłam po raz pierwszy. Nie byłam jakoś strasznie tak napalona. Do celu? Nie. Absolutnie. Zresztą w tamtych czasach, przed taką komisją nieprawdopodobną, no, takich mistrzów, kazali mi powiedzieć prozę jakąś i ja usiadłam i tak po prawej stronie była szyba, tam w tej sali, w której się zdawało, i tam takie piękne drzewo, płacząca, ogromna, gigantyczna, stara wierzba. I ja zaczęłam mówić ten tekst i jakoś tak wzrok mi poleciał tam na to drzewo i ja się tak zagapiłam na to drzewo, że ono jest tak piękne, że stanęłam z tekstem i myślę, Boże, nie wiem, co dalej mówię. Wpadłam w totalną wewnętrzną panikę, nie zewnętrzną, po prostu siedziałam. Komisja siedziała cicho, ja siedziałam bezgłośnie, gapiłam się w to okno i pamiętam, miałam taką myśl. Aha, to koniec.
No to już jest koniec mojego egzaminu. Wracam do domu. Co ja będę robiła? No, tak. I tu już sobie plany, co ja będę robiła. No bo już nie mam szans. Już wiedziałam, że ja nie mam szans, bo ja stanęłam z tekstem. Że po prostu koniec. Wstałam. Powiedziałam, bardzo przepraszam, ale ja zapomniałam tekstu i zaczęłam wychodzić. A już zaraz, chwileczkę. Pani powraca, oczywiście, tak. Zaraz, chwileczkę. Jakoś tam zagadali mnie coś, żeby mnie rozluźnić, bo ja rzeczywiście, widocznie musiałam sprawiać wrażenie kompletnie nieprzytomnego młodego człowieka, przerażonego. No i oni zaczęli różne zadania mi zadawać tam, prawda, żeby teraz na tym tekście, chociaż na tym kawałku, prawda, że tam, nie wiem, że kogoś oskarżyć mam, albo obronić, albo nakrzyczeć na kogoś, albo nieszczęście przeżyć. I byłam bardzo zdziwiona, że przeszłam do następnego etapu. Nie spodziewałam się pani w ogóle, że tak to się potoczy. To jest coś pięknego. Dla mnie samej to było niesamowite, że ja byłam w ogóle dzieckiem bardzo nieśmiałym, bardzo takim wycofanym, stojącym z boku zawsze. I dla mnie to gdzieś pomału, małymi krokami pozwoliło mi uwierzyć w siebie. Uwierzyć w siebie, że ja też jestem coś warta, że może mi się jakoś uda. Jak pani w ogóle postrzega szkołę, edukację? Co pani dał ten czas? Jakby w poznaniu samej siebie, jak pani widzi po pani synu, jak on poznawał siebie. Jak pani w ogóle łączy tą kategorię szkoły? Szkoły teatralnej takiej, którą kształtowała pani. Jakie pani ma wspomnienia? No to jest przepaść nieprawdopodobna, to w jakiej ja byłam w szkole, prawda? Ja byłam w 5-letnim liceum medyczne pielęgniarstwa. Z maturą i z dyplomem. 5 lat zakonu. Same dziewczyny. Po 45 dziewczyn w jednej klasie. Klasę 4. Po prostu dziki tłum dziewczyn w mundurkach. Totalna dyscyplina. Żadnego malowania. Chodzenie w szarym fartuchu z mankietami, które trzeba było sobie codziennie prać i kołnierzyk. Codziennie prać, krochmalić, prasować. Potem dopiero pojawiły się plastikowe. Ale to było okropne, szczerze powiedziawszy. No niby zaoszczędziło czas. Ale totalna dyscyplina. Z pokazywaniem, czy paznokcie obcięte, żadnego ani malowania, ani szukania siebie. A stawałyśmy się przecież z roku na rok kobietami. Z jakąś taką świadomością większą siebie, swojej kobiecości i tak dalej. I tutaj cały czas w totalnej dyscyplinie. W totalnej. Przy tym szkoła bardzo ciężka. Szkoła, w której były praktyki od samego początku. Nie dość, że prawda, i nauka humanistyczna, a jednocześnie specjalistyczna. Młodą dziewczyną byłam, miałam 15 lat. Pierwszy raz stanęłam przy chorym. Pierwszy raz musiałam pójść do szpitala. Musiałam tam być codziennie. Zetknęłam się z ogromnym nieszczęściem ludzkim, ze śmiercią pierwszy raz, to takie rzeczy zostają w głowie, potem już na całe życie. Także to była gigantyczna przepaść. Ta szkoła medyczna, prawda, w takiej zbitce z tą artystyczną szkołą, gdzie są inne zasady, w ogóle, no wszystko odmienne. Wszystko odmienne, gdzie w ogóle, no dla mnie każdy dzień, każda minuta w tej szkole to było odkrywanie na nowo w ogóle świata, życia, w ogóle wszystkiego. Heleno, czy odrzekasz się ducha złego? Odrzekam. Heleno, czy wiesz, co daje ci wiarę? Życie wieczne. Pani grała w filmach trochę przełomowych,
dla nas Polaków, prawda, też, które coś znaczyły. Gdy pani patrzy na teraz, repertuar kin, na to, co oglądamy w tych najnowszych ramówkach, nie brakuje pani czasami tego właśnie kina społecznego, tego kina moralnego niepokoju tak zwanego, które było obecne jeszcze przed laty? Jak pani się zapatruje na to właśnie, na ten kinowy aspekt naszej codzienności? To jest dla mnie, dla mojego pokolenia, no, takie dosyć trudne zagadnienie, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że młodzi ludzie, my kończymy szkołę, prawda, teatralną, jesteśmy, mamy po 20 parę lat, jesteśmy napaleni na robotę, na to, że będziemy kariery robić, że będzie w ogóle cudownie, że wszystko i co. I wybucha, prawda, no ten stan wojenny. Nie było tego zagadnienia komercji wtedy, no prawda? Właśnie. Nie było celebryctwa, nie było tej całej sfery medialnej, tych gazet, tych programów, tysiące, tych jakichś plotek, nie było przecież internetu. I nikt się nie skupiał na tym, na czym się teraz głównie, prawda, wszyscy skupiają. Uważa pani, że brakuje tych filmów troszkę, teraz tym repertuarzy? Gdyby pani miała takie... Ja uważam absolutnie, że brakuje, dlatego że nie ma jednej prawdy, nie ma jednego jakiegoś zagadnienia, które w dzisiejszych czasach ludzi zajmuje, prawda? Jedni wyjeżdżają za granicę, inni umierają. A Darek? Darek będzie siedział. Zostanie sam. Kto umarł? Rumcajs. Przedwczoraj. Nawet bez końca, prawda? Jest to film uniwersalny, który całkowicie teraz odnajduje się w naszej aktualnej sytuacji. Cały czas, mimo lat, prawda? Jest to coś, ja myślę, że każdy film w ogóle Kieślowskiego odnajduje się i ma odniesienia do współczesności. I po prostu... są to, powstawały wtedy filmy, można by powiedzieć, takie uniwersalne, ponadczasowe. Chociażby, no śmiem tak twierdzić, bo niektóre z moich filmów są powtarzane już po 20 parę lat. I one istnieją, i są. I jest cała grupa ludzi, która kocha to kino. To nasze kino, bo to było takie nasze kino, z nami bardzo związane, z naszą rzeczywistością, z naszymi zmaganiami, ze wszystkim. Ten synonim okrutnej piękności, tak mawiają o pani reżyserzy, prawda, z tych czasów. Teraz możemy panią dostrzec też w repertuarze komediowym. Czy to też jest tak, że pewien wizerunek chce pani odkryć na nowo swój, że te komedie są czymś, czego nie było w pracy z panem Krzysztofem Kieślowskim, czy z panem Tadeuszem Konwickim? Czy komedia zawsze towarzyszyła gdzieś pani w tej takiej przygodzie aktorskiej od początku? Nie było tylko, prawda, jakiegoś ponurego i bardzo, bardzo namaszczonego i wielkiego narodowego repertuaru, prawda? Powstawały takie przedstawienia, które były tak zwane lżejsze, prawda, ale oparte też zawsze na dobrej literaturze i na takim stylu, który mnie jest zawsze bardzo bliski, ja się na tym wychowałam, jak na przykład, prawda, Kabaret Starszych Panów. No to jest innego rodzaju i dowcip, innego rodzaju liryka, innego rodzaju, jak gdyby aktorstwo wtedy było. Piękne Mimo czasy. Tego, że były ciężkie czasy, to były piękne czasy. Uważam, że tak. Pamiętam, jak jeszcze w Teatrze Ateneum dyrektor Warmiński bardzo się zastanawiał, czy możemy zrobić słomkowy kapelusz Labisza i w końcu się zdecydował. No i to się cieszyło tak ogromnym wtedy powodzeniem, ale też było to bardzo rzetelnie, z zachowaniem wszystkich kanonów, prawda, komedii zrobione na najwyższym poziomie. No, jak zaczynałam mój debiut w Teatrze Współczesnym, Pastorałka Schillera, to tam przecież oprócz wzruszeń i nieprawdopodobnych od strony plastycznej, cudownych wręcz jak obrazów całej tej inscenizacji Pastorałki Schillera, były również i bardzo dowcipne różne momenty. Graliśmy to przez 5 sezonów zawsze w święta.
Tradycja została. To była taka tradycja i to się cieszyło ogromnym powodzeniem. Graliśmy, niech no tylko zakwitną przecież jabłonie, graliśmy poważny repertuar, ale też śpiewany mahagony Brechta, prawda? Powstawały gigantyczne, fantastyczne przedstawienia. Potem chociażby spektakl, wspaniały spektakl wyreżyserowany przez Magdę Umer, Zimy żal, gdzie miałam zaszczyt być na scenie jeszcze z panem Przyborą i stać koło niego podczas ostatniej finałowej piosenki. To wszystko, poza tym myśmy, młodzi aktorzy przecież, wykonywaliśmy repertuar gigantów, mistrzów największych, a my młodzi ludzie, więc myśmy wiedzieli, że jaka to jest dla nas poprzeczka. Także to się wszystko też tak układało, że... No, że trzeba było się po tym 90 roku też odnaleźć jakoś, prawda, w tej naszej rzeczywistości. Oczywiście wtedy się zaczął ten pęd taki właśnie, że, no, że lżej, że te pierwsze jakieś te filmy zaczynały takie powstawać, prawda, komercyjne. I w teatrze, i te seriale nagminnie zaczęły powstawać. I na początku to był potworny szok, ale... Potem każdy z nas wiedział, że my albo się dostosowujemy i wykonujemy to wszystko, co obecnie mamy proponowane na najwyższym poziomie, prawda? Albo rezygnujemy z zawodu. Ja też miałam takie dylematy. No ale nie było wyjścia. Że pani napomina, po tych dylematów, mawia pani też często, że to jest piękny zawód, acz okrutny też. Gigantycznie trudny niekiedy. Co najbardziej w tym zawodzie jest takiego, że jednak sprawia pani tą trudność i takie wyzwanie i wciąż mimo takiego doświadczenia, takich niebagatelnych doświadczeń, które pani ma, co jest nadal takim wyzwaniem i zwątpieniem? Ja mówię tutaj o moim pokoleniu, prawda? My zawsze byliśmy przyzwyczajeni do bardzo solidnej i do solidnej, nieprawdopodobnie solidnej pracy. Przygotowywania się do roli, do prób. Teraz to się wszystko zmieniło. Kiedyś spektakl powstawał 2,5-3 miesiące. Wszystko było tak precyzyjnie dopracowane. A dzisiaj spektakl powstaje czasami w niecały miesiąc. Wtedy zajmowaliśmy się praktycznie tylko tym. A teraz łączymy rozmaitą ilość gałęzi. Wszystko. Tak? W ciągu jednego dnia. Ja nie wiem, jak się nauczyłam tak żyć. Żeby to wszystko łączyć. Ja jestem na przykład rano na próbie, prawda? Potem lecę na przykład do radia coś nagrać, a potem, nie wiem, albo mam jeszcze jakąś próbę, a tu jakiś wywiad, a tu jakaś sesja, a tu to. I jeszcze wieczorem trzeba zagrać, prawda? I to jest po prostu taka machina, w którą ja też wpadłam. Młodzi ludzie, którzy myślą, a się zastanawiają, może pójdę uprawiać ten zawód, będę miał popularność, prawda, kasę i wystąpię, głównie młodzi ludzie myślą, że w serialu. Trochę to jest smutne. Groźba jest taka, że oczywiście się może komuś poszczęścić. Może się poszczęścić. Tu się załapie, tu fotka, tu ścianka, tu ten, prawda? Ale to jest wszystko ulotne, na chwilę. Sztuką w tym zawodzie jest rzetelnie uprawiać ten zawód w teatrze, w filmie, wszędzie. A nie zajmować się tym, czym jest ten blichtr dookoła. Właśnie portale społecznościowe, media, Facebook, w ogóle jakby obecność tych mediów w naszym życiu. Aplikacji przeróżnych, nawet poznawania się przez internet, jakby zastępuje nam to wszystko, tą codzienność. Jak pani się na to zapatruje indywidualnie? No czasy się zmieniły, ja to wszystko rozumiem. Rozumiem, dlatego że nawet syn mnie namówił. Sama mam Facebooka i oczywiście uczyłam się na początku, jak to byłam lekko przerażona, ale się nauczyłam. I oczywiście jest to fajne, jak się umie to kontrolować, jak się umie z tego odpowiednio korzystać. Ja korzystam z tego po to, żeby się na przykład dowiedzieć, co się dzieje, co mnie interesuje, prawda?
i przede wszystkim poznawać fajnych ludzi, ciekawych ludzi. Proszę, korzystajmy. Ja sama jestem zwolennikiem tego, ale w sposób umiejętny. Zostawmy sobie, kochani, coś dla siebie. Dla siebie. Człowiek, który jest odkryty, totalnie przestaje być interesujący. Tajemnica jakby zanika i nie ma... Nic nie ma. W ogóle powiem panu szczerze, że przeraża mnie właśnie to, że ludzie się interesują, kto jaką sukienkę włożył, kto gdzie bywa, kto ile zaliczył partnerów, że oceniamy drugiego człowieka bezmyślnie, bez zastanowienia, nie znając tak naprawdę tego człowieka. Człowieka poznajemy wtedy, jak stajemy z nim oko w oko, jak się z nim zaprzyjaźnimy, jak jesteśmy blisko siebie, to wtedy mamy prawo, chociaż też nie do końca. Już nie zawsze. Nie zawsze. Wypowiedzieć zdanie na temat kogoś, prawda? Oczywiście. Także apeluję tutaj do wszystkich o zachowanie rozwagę. Umiaru i rozwagę, dlatego że mamy jedno, życie jest tak wielkim darem, tak cudownym, że skupmy się raczej na rozwijaniu siebie, na tym, żeby znaleźć pasję w swoim życiu i z pasją wykonywać zawód, tak jak ja mogę powiedzieć, wykonuję z ogromną pasją mój zawód i zawsze tłumaczyłam to i zawsze mówiłam do synowi, znajdź w swoim życiu coś takiego, co będziesz mógł kochać i po prostu wykonywać właśnie z pasją. To jest ogromnie ważne. Jak pani po tak natężonych dniach łapie takie właśnie wyciszenie, dystans od tego, co nas otacza, od tych bodźców. Jak pani to robi? Czy to gotowanie z tą taką terapią, czy jakaś dobra książka, żeby pomyśleć, pobyć samym sobą i gdzieś tak właśnie skłonić się do indywidualnej też refleksji, bez tych bodźców i bez bycia w ciągłym biegu. To znaczy, powiem szczerze, że ja mam bardzo mało takich chwil. Po prostu moje życie jest bardzo intensywne i ja zawsze mówię, że ja odpoczywam pracując. Jest tak w rzeczywistości? I jest tak w rzeczywistości, bo moje życie dzieli się na dwie prace. Praca zawodowa, prawda, ta aktorska, taka solidna, taka no, z takim oddaniem i ze stresami związana i no, ze wszystkim. A druga praca to jest ta praca, żeby odpoczywać. Ja muszę wykonać pracę, żeby odpocząć. Czyli... To jest oczywiście wtedy w domu również wynajdywanie sobie co chwilę różnych zajęć. Książka to jest dopiero bardzo późnym wieczorem w łóżku. A tak, to jest łapanie każdej chwili takiej codzienności, zwyczajności życia, które są wspaniałe. I mimo tego, że wtedy, nie wiem, gotuję, zajmuję się moimi dwoma kotami, zajmuję się moim ogródkiem. Spotykam się z moimi przyjaciółmi. Oczywiście to spotykanie to jest właśnie głównie zasadniczo u mnie. Ja wtedy im właśnie gotuję, ich przyjmuję. I to mi daje ogromny taki oddech od tej pracy takiej, mojej pracy zawodowej. Moje odpoczynki to nie są wymyślone, prawda, że ja jadę gdzieś do spa, leżę, prawda. Ja bym się strasznie szybko znudziła. Ja bym nie umiała tak odpoczywać. Kiedyś spróbowałam i po trzech dniach, po tym weekendzie, to się zdarzyło raz. Ja byłam wykończona. Także ja odpoczywam pracując, bo to się wiąże z takim zmysłowością też w pewnym sensie, bo kuchnia jest bardzo zmysłowym miejscem, jeżeli się przywiązuje pewną wagę do tego, prawda? Jeżeli się traktuje to na takiej zasadzie, że jest to dla ciebie przyjemność, bo to są przecież i wspaniałe zapachy, i smaki, i staram się zawsze tak wszystko zrobić,
żeby jeszcze zmysł wzroku był usatysfakcjonowany. Po prostu przywiązuję do tego ogromną wagę, bardzo to lubię. Nie lubię byle jakości w tego typu jak gdyby działaniach. Nie na szybko, nie byle jak, nie, że właśnie na stojąco gdzieś szybko albo gdzieś w kubku lecę, prawda, z kawą. Posiłek jest istotny, żeby go w spokoju zjeść. Piekielnie, to jest ważny, to jest moment, ale można sobie pięknie zrobić tę kanapkę, prawda? Albo jogurt tam z czymś, albo placuszek serowy z piękną, z dobrą konfiturką smaczną, prawda? No, są tysiące sposobów na to, żeby wtedy się naprawdę lepiej zaczyna dzień. Wtedy się lepiej pracuje cały dzień, jak się nie dopuści do tego, żeby była taka byle jakość w moim życiu. Pani Mario, jest pani cudowną osobą. Ja bym życzył każdemu, kto ten wywiad zobaczy, żeby chociaż i młodzi aktorzy, ale nie tylko, każdy z nas młodych ludzi poszukujących jeszcze tej własnej drogi, chociaż trochę zaczerpnął od pani, chociaż w jakąś myśl się wczytał, myśli wsłuchał. Myśli pan, że można to jeszcze coś ode mnie zaczerpnąć? Boże, no cudownie. Pani Mario, jestem o tym głęboko przekonany. Chciałbym... Nie, ja bym chciała jeszcze w takim razie, bo jeżeli poruszyliśmy temat... Tak. Takich zmysłów, to bardzo bym chciała Państwu polecić właśnie tę moją książkę Sceny kuchenne. Współautorem jest pan Janusz Mizera. Myślę, że zrobiliśmy bardzo rzetelną i piękną książkę. Ja się bardzo z tego cieszę, bo młodzi ludzie, którzy mają tę książkę, gotują i są zadowoleni i się uczą gotować. Tam są również historie. To nie jest zwykła książka kucharska z przepisami, no moi nie, drodzy. Nie, to jest po nie, prostu głębia nie, w tym historię, przygody i jakby dopełnienie. Jest miłą książką i może być miłym prezentem. Pani Mario, powtórzę raz jeszcze, ja bym był bardzo zadowolony, gdyby chociaż ktoś zaczerpnął trochę z tych pięknych myśli. Bardzo się pani musi ściskać jeszcze. Dziękuję. Tak piękne myśli. Ja pragnę podziękować jeszcze raz mojej przepięknej rozmówczyni, pani Marii Pakulnis, aktorce filmowej i teatralnej, aby chociaż trochę tych różnorakich myśli w naszej codzienności, tych młodych ludzi nie tylko pozostało. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wesołych świąt. To już niebawem. Po niebawem. Dziękuję.